Jak już pewnie niektórzy wiedzą, ostatnio w mobilnej wersji Facebooka dodano fajne, nowe emotikonki. Lecz niestety w webowej wersji cały czas mamy te stare, małe emotikonki, które niby niektórzy lubią, ja osobiście nie przypadam za nimi. I tutaj z pomocą przychodzi ten mały poradnik, w którym dowiecie się, jak wstawiać w tym Facebooku w przeglądarce takie właśnie emotikonki rodem z telefonu. Otóż pierwsze co robimy, to chodzimy na stronę, do której link macie teraz podany lub będzie w opisie. Tutaj wybieramy sobie emotikonkę. Tego trochę jest, więc możecie wybierać, co tam sobie dokładnie chcecie. Ja wybiorę tą dla przykładu. I tutaj najważniejszą funkcją mamy to po prostu napisanie, do kogo chcemy to wysłać. W tym przypadku będzie to Jack, klikamy udostępnij i voila, nasza emotikonka jest już w wiadomości. I to tyle w tym poradniku. Mam nadzieję, że poradnik przyda Wam się na dłuższą metę, że będziecie go używać. Wszystkich zainteresowanych zapraszam na mojego Facebooka i oczywiście na mój kanał Mr. Bionik. Cześć!